Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie płonę, gadam do kamery i idę na czołówkę. Cześć, ponownie, z tej strony Freaks i dzisiaj powiem wam troszeczkę o tym, jak możecie nauczyć się na swoich błędach. Zawsze zwykłem mawiać, że wpierdziel jest najlepszym nauczycielem i uważam, że bardzo dobrym sposobem na nauczenie się latania albo polepszenie swojego latania w War Thunderze to zainstalowanie, nie wiem, OBS-a albo Outplayed, czegoś, co będzie nagrywało wasz gameplay. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć i przeanalizować waszą bitwę i zobaczyć tak naprawdę, co zrobiliście źle, bo zwykle, przynajmniej w moim przypadku, da radę złą bitwę, albo bitwę, która w mojej opinii nie wyszła tak dobrze, jak mogłaby wyjść, sprowadzić do jakiegoś jednego błędu, który zaowocował kaskadą kolejnych i jakby z powodu którego tą bitwę przegrałem albo whatever. W tym wypadku to tak się stało. Bohaterem dzisiejszej bitwy jest P-51D5, czyli samolot, którym naprawdę polubiłem latać. Nie jest aż tak beznadziejny, jak kiedyś mówiłem, że jest. Znaczy, może inaczej. Jest niezbyt wybitny, ale całkiem przyjemnie mi się nim lata. Oczywiście niewybitności dodają mu w dodatku taśmy, których używam, czyli albo amunicja na cele naziemne, albo uniwersalna, no ale to już mój taki osobisty akt CBT, że tak się wyrażę. No i widzicie, że BF-109G został podpalony, także nie będę tutaj się za bardzo nim przejmował, zwłaszcza, że w Mustangu trzeba kalkulować swoje poczynania, jako że każdy wydatek energetyczny no chwilę zajmie, żeby tą energię odbudować. Jak widzicie, BF-109G się zgasił. W mojej opinii Gaijin powinien zbufować pożary. Jakby rozumiem jeszcze, nie wiem, w bombowcach, które mają faktycznie ten system gaszenia i tak dalej, czy nie wiem, jakieś cztero albo dwusilnikowe samoloty. Okej, ale jeżeli w jednosilnikowym myśliwcu zacznie palić ci się silnik, paliwo, cokolwiek, to zabierasz swoje 4 litery i spierniczasz stamtąd najszybciej, jak tylko potrafisz. To jakby... Macham w tym momencie swoimi odnóżami jak wściekły homar. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi i chciałbym bardzo, żeby Gaijin coś z tym zrobił. W tym momencie widzicie, że pode mną jest dosyć sporo przeciwników, a ja mam przewagę energii. No i moim największym zmartwieniem jest to, co widzicie w prawym dolnym rogu, czyli to, że moi teammate'i po prostu wykładają się w zastraszającym tempie i jeżeli oni wszyscy zginą, tak jak na przykład ten VBC-10 coś tam, to jeżeli wszyscy przeciwnicy się na mnie patrzą, to mój procent na sukces zmniejsza się bardzo, bardzo radykalnie, więc chcę w tym momencie zestrzelić jak najwięcej przeciwników w jak najkrótszym czasie. Rozpoczynamy od czołówki z Focke-Wulfem, niestety tylko jakieś mało istotne trafienia. No i w tym momencie następuje... Proszę o werble. Moment krytyczny. Tak nie róbcie. Widzicie? Tak się kończy chciwość. Ale z drugiej strony nie miałem za bardzo wyboru, ponieważ było ich troszkę za dużo, także i tak kij mi w oko i tak... Nie dokończę tego. Wracamy. Oto moment, który tak naprawdę przekreśla moje nadzieje na wygranie tej bitwy, aczkolwiek były one i tak bardzo, bardzo niskie. No ale to, że nie trafiłem tego pierwszego podejścia na tym BF-ie sprawia, że teraz P-47D30 i Focke A4 będą ze mną związane w walce kołowej, a jak wiemy 1:3, no raczej nie jest to, przepraszam, na 2,5. Ponieważ ten BF się dopala, nie należy do najszczęśliwszych sytuacji, w jakich możemy się znaleźć, tym bardziej w Mustangu. No i widzę, że P-47D nadal się ze mną kręci, a Focke odlatuje, czyli robią to, co powinni zrobić.
czyli się rozdzielić. I jeden z nich powinien się ze mną kręcić, a drugi robić przeloty. Inna sprawa, że troszeczkę chyba spierniczyli kolejność, bo to ten zwrotniejszy powinien się ze mną kręcić. No ale whatever, w tym momencie widzicie, że no, przy niskich prędkościach Mustang raczej nie jest wirtuozem aeronautyki. No i to widać. I w tym momencie no tak naprawdę walczę o życie. Jeżeli przeciwnicy będą to rozgrywać tak jak rozgrywali do tej pory, no to moje nadzieje na wygraną są bardzo, bardzo nikłe. No i muszę podjąć ryzyko. Muszę podjąć ryzyko i moim ryzykiem jest to, że przestaję skręcać. No i udaje mi się trafić tego Focke-Wulfa. Niestety fakt, że przestałem skręcać, oznacza, że P-47 mógł zdobyć na mnie pozycję dominującą, a jak taki grubas na was usiądzie, no to już tak naprawdę zrobić można bardzo, bardzo niewiele. Ale widzicie, że można to wszystko jakby zlejkować do jednego miejsca, w którym cała bitwa poszła się, można powiedzieć, centralnie kichać. Także morał z tego filmu: zainstalujcie jakieś Outplayed albo OBS-a, nagrywajcie swoje bitwy, oglądajcie je, analizujcie swoje błędy i może coś kiedyś z was pod niebiosami będzie. Czołgiem i do usłyszenia.